Zrozumieniu świata, złamaniu dystansu. Ale nie byłaby sobą, gdyby nie połączyła designu ze sztuką, co Państwo widzicie tutaj w bardzo ciekawym wyborze, muszę przyznać. Takie słoiki na ogórki, tylko że w wersji kryształowej. Piękna rzecz wykonana przez rzemieślnika. Nawet we fragmencie ona pozostaje piękna. I na te szczeble poszczególne takie te opisane się składają. I właśnie to nas zainspirowało położyć to tak jakby na poziomo. Śląski kredens w kuchni, wielka szafa. Od zawsze lubiłam mieszać sztukę i design i w związku z tym to bardzo mi to pasowało, że znowu mam szansę to zrobić. No nie chcieliśmy robić jakiejś smutnej wystawy na lato, bo przecież chcemy, żeby ludzie przychodzili do nas i też cieszyli się tym, co oglądają. Żywiecczyzna, góralszczyzna to jest tylko jeden, myślę, z elementów, które tutaj znamy i trochę zapominamy o z jednej strony no, przemysłowej w ogóle przeszłości miasta. Tu zresztą muszę przyznać, że jednym z rozczarowań, właściwie jedynym rozczarowaniem, jakie mi się zdarzyło, jest to, że nie udało mi się pokazać właśnie tej włókienniczej przeszłości nijak we współczesnych projektach. Ale poza tym, jeśli chodzi już o wątki takie mniejszościowe czy narodowościowe, to przecież to miasto bywało czeskie. Mieliśmy tutaj nawet nie mniejszości, ale większości niemieckie, żydowskie i myślę, że powinniśmy o tym pamiętać, bo to jest część naszej tożsamości. Ale też myślę, że równie istotne jak pogodzenie się z tymi korzeniami jest to, żeby na tej bazie budować swoją własną tożsamość, własną drogę, zupełnie autonomiczną. I stąd to rozerwanie jest też taką symboliczną wyjścią poza ramy. Wracali na ten Śląsk, bo Festyn uczniowie Śląskowi przali. I ta miłość do Śląska to są moje korzenie. Dziękuję. Wystawa jest bardzo różnorodna, to widzi chyba każdy, który wchodzi do tej przestrzeni, ale też przede wszystkim jest realizowana w oparciu o pomysł stworzenia takiego wnętrza mieszkalnego, które jest rzeczywiście gęsto zastawione nie tylko meblami, ale też i obrazami, sztuką na ścianach. I taki pomysł przyświecał kuratorce Lucynie Wylon, która rzeczywiście wypełniła tę przestrzeń różnorodnymi formami, zarówno użytkowymi, jak i czysto dekoracyjnymi. Mamy dużo ceramiki, dużo szkła, troszkę rękodzieła, szydełkowe jakieś kosze, podkładki i tym podobne. Mamy fotografię, grafikę, kaligrafię z polską poezją, ale też drzeworyty z hebrajską kaligrafią. Jest to bardzo eklektyczna w jakimś sensie wystawa, ale też starałam się zestawić te prace w taki sposób,
jak one normalnie współistnieją w życiu, bo przecież nie żyjemy we wnętrzach, które byłyby jakieś jednorodne stylistycznie.